Najbardziej mnie wnerwia to, że te gry, kujwa współczesne mają takie absurdalnie wysokie ceny. niby kurna, o, wyprodukowanie gry tyle kosztuje, o, potrzebujemy. A wiecie co ja mam wrażenie? Że gra im droższa, tym gorsza. Nie wiem, czy tak też macie takie wrażenie. Kupić grę taniej, na przykład na premierę za 180 zł, jest zajebista. Kupisz grę day one za 350 zł, a okaże się g**na, albo nie końca, nie doszpił. Nie, niedoszlifowanym gównem, nie? Albo wyszlifowanym gównem, co mi zaczyna denerwować, nie? Tak naprawdę, że mam wrażenie, że im. mi się wydaje, że twórcy wiedzą, że wyprodukowali gówno, e, tylko że właśnie o, owiną go w złote, złote sreberko, czy sreberko złote, na no, czym powiedział? E, w złoty papierek, o, e, w złotą folię, nie? I pomyślą sobie, nie, no nikt tego kurwa nie kupi, no. Dobra, to jebnijmy 500 złotych, to kuźwa, jak na pięciu graczy, trzech to debile, czy tam dwóch to debile, no to na tych pięciu jakbyśmy wydali grę za 500 złotych, tyle ile ona powinna kosztować, no kuźwa, spoko, kupi to jeden debil na pięciu i kuźwa, zarabiamy tyle samo. No. I mam wrażenie, że wychodzą z tego, z takiego założenia, nie? Nie, kurwa, postawmy jak najwięcej pieniędzy kurźwa, dajmy jakieś pierdoły typu, nie wiem, Early Access. Dajmy kurźwa jakąś skórkę, dostęp do DLC jakichś dodatków kurźwa, nie. I będziemy. Te, te rzeczy są już w grze, ale po prostu będziemy je. za kasę odblokowywać, nie. No i gra, która kosztuje normalnie 100 zł. Wystawią za 500, do tego jeszcze 200 zł dodatku, mają 700 zł. I na jednym debilu, który to kupi, zarobią więcej niż na pięciu ludzi, którzy mieliby tą grę za stówkę kupić. Wiecie, to jest model. A prąd Boże, jeszcze dwóch się debili w tych pięciu, grupce pięciu osób, dwóch debili się znajdzie. No to już kurwa mają e, kurę zło, znoszącą złote jaja, nie? No i słuchajcie, no i po co kuźwa? <grywa> po co kuźwa? wyrabiać te gierki jak można kurwa, sprzedać gówno drożej niestety, po prostu zatrzymajmy się na chwilę włączmy myślenie i pomyślmy czy jest sens kupować nową grę jak za waszymi plecami w piwnicach kurwa, na dysku w bibliotece steama są gry, na które nie mieliście czasu zagrać, bo ciągle nowości wychodzą a czemu by, a może by tak zaszaleć i na przykład, nie wiem, wziąć, uwaga, uwaga, zagrać w starsze gry, które nie dokończyliśmy? Sprawdzić swoją bibliotekę gier, gdzie są macie gry, których na przykład jeszcze nigdy nie uruchomiliście? I może by tak przez rok nic nowego nie kupić? I by tak na przykład, nie wiem, przez rok nic nie kupić nowego, olać to, olać to wszystko? Nagle spadnie sprzedaż sprzętu, spadnie sprzedaż e, gierek. Zobaczą, że coś kurwa jest nie tak. Coś jest kuźwa nie tak z tym. Trzeba chyba zmniejszyć cenę może produktów, urządzeń na przykład. A może by tak dajmy na to gry robić ciekawsze? Albo jednak ta cena to trochę za duża. Albo hmm, jednak pół produkt, który chcemy sprzedać, to może chyba się nie sprzedaje? Może jednak danie gry graczom, gdzie, która wymaga myślenia, jakiegoś przeżycia, jakąś logikę, coś ciekawego, to może byłoby lepiej? A w co oni teraz grają? No gry z 2001, 2002, trzeciego, co wtedy wychodziło? Same hity. To może my musimy wrócić do tego 20, 2001 i zobaczyć, co wtedy było dobre? I zrobić taką dobrą gierkę? Hmm, nie, chuj, wrzućmy gówno, które będziemy wydawać przez 4 lata, a niech płacą abonament. A my jak te dojne krowy, kurwa, dajemy się wysysać, kurwa. Nie, mówię wam, no, ja oczywiście tutaj wyolbrzymiam i to, co mówię, to nie ma sensu, bo, kurwa, nikt tak nie zrobi, nie? No, wiadomo, no, gracze, kurwa, nie mogą wytrzymać, jeżeli nie zagrają, nie wiem, w Kaos Dupy 15. No, muszą, kurwa, w to zagrać, bo... Czy tam mogli dodać, yy, Można kustomizować model postaci. Wow! Nowa gra, nowe doświadczenie. Jaką nam mapę? Klasyka, kurwa. Hangar, kurwa. Yy, nie wiem, tam, kurwa, jakieś klasyczne, te w nowej odsłonie. Oni lub kochają te gry, nie? A co, a co za rok? To samo, tylko że w innej oprawie, kurwa. Jak FIFA robiliśmy przez 40 lat, kurwa. Czy 30 lat FIFA? Tak samo będziemy robić teraz. Będziemy zabierać, będziemy tak, w jednym roku zjebiemy grę do kuźwa gówna, zabierzemy z, na przykład nie wiem, z gry, która wyszła zajebiście, zabierzmy wszystko i będziemy powolutku, co, rozłóżmy na przykład te kolejne 10 części, weźmy najlepszą Fifę, zabierzmy z niej wszystkie tryby, co było najlepsze, wyłóżmy nową FIFA która będzie główne. ludzie będą kupią, bo to Fifa, i powiedzą, że o nic nie ma, jaki tego. No to w przyszłym roku wydamy drugą część tej, tego głównej i dodamy na przykład o. Taki dżindrze, który będzie na przykład, nie wiem, yy, będą widać, będą replaye z dobrych strzałów i ludzie. Wow, o replaye, dawno tego nie było, zajebiste. Już w końcu w FIFA wraca dobre, dobre tory. I za 3-3 lata od premiery tej lepszej, no dodamy jeszcze jedno, na przykład to, że może zmienić kolor piłki. O kurwa, czap, piękny, super, i fizykę damy taką realną. Nie, nie, no, zajbiście. No i tak wiecie, dodajecie tam, i po 10 latach znowu powstaje ta FIFA, która była 10 lat temu. Tylko o oprawie graficznej, ale w system to samo, i tak to się kurwa toczy, nie? Mam takie wrażenie. Oczywiście ja tu kuj właściwie, bo i tak w nowe gry nie znam, nie wiem co się dzieje, ja tylko słyszę to, co w internetach krzyczą, więc ja tam się na tym, kurwa nie znam, nie? Ja tu jestem, wiecie, nowicjusz. Ja tam wolę stare gry. A ci mądrzejsi niech grają w gry, które, których nie przeszli za dzieciństwa, albo z gry dzieciństwa niech przejdą. Niech gry, których nie dokończyli niech przejdą. Ja tak robię od kuźwa kilku lat i poznałem dużo fajnych tytułów, które mnie ominęły. Były fajne i kurwa, uwaga, uwaga, tanie, bo kosztowały 20 zł, 50 zł, a nie 250, 350 na premierę. I czuję się zdrowszy i lepszy. Albo chwalenie się Cyklem dnia i nocy. Jak taka mechanika już 15 lat temu była. Nie set! Wiesz kiedy była mechanika dnia i nocy? Ostatnio odkryłem chyba pierwszą grę, która miała na Atari. Słuchaj, wyścigi Enduro się zwie. W trakcie wyścigu zmieniał się. Słuchaj, z dnia robił się zachód słońca, potem noc na Atari. Potem robił się znowu dzień. I uwaga, uwaga, nawet śnieg spadł, nawet deszcz spadł. Kurwa na Atari. I to była gra chyba 40 lat temu, robiona? 30 lat temu? Nie 15, 30 lat temu. Przestrzeni podejść zero-jedynkowych. No wiem, można to rozmydlić, obcienie szarości. Ok, dobra, ale nie możemy tego robić w takie, coś jest ok w różnych sytuacjach. Ale no, Kuźwa, bądźmy szczerzy, tak. Jeżeli gra jest robiona po chuju na Kuźwa na kolanie. I wydawana za 300-400 zł, to nie można tego w odciniach szarości liczyć. To jest po prostu rzut na kasę, kciwość, to, że y, wydawcy kuźwa lecą się wuja kurna i próbują naciągnąć graczy. Nie ukłamujmy się, tak? Nie, 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 do, nie dokładajmy kuźwa jakichś, nie wiadomo nieistniejących kuźwa. Nie, nie dorysowujmy kwiatków kuźwa i pachnącego jakiegoś perfuma do leżącego na podłodze gówna, tak? To zostało przykryte papierem, nie? No nie. To jest dalej gówno. Kiże jest ładnie uprawione, kuźwa, ładnie ozdobione. To nie jest takie prawie gówno. To jest po prostu gówno, owinięte w złot, w jaki ładny ten. Naprawdę. Jak jakiś wydawca zjebał grę, zrobił ją beznadziejną, sorry, widziałeś, co wydajesz. Bierz za to, uwaga, uwaga, słowo klucz odpowiedzialność, co już chyba większość graczy, nie wie, co to jest, albo twórców, co to jest odpowiedzialność. Jeżeli coś robisz i to spierdolisz, nie, to bierzesz za to odpowiedzialność. Jeżeli jakieś studio zrobiło jakieś gówno, leżące na podłodze i zaczęło to sprzedawać, jak ludzie przychodzą, zaczyną to, kuźwa, wytykać palcami, to mówisz, ale to nie ja zrobiłem to gówno, no po prostu y, y, gościu z góry kazał mi nasrać. Tak właśnie, nie? To Nie. Jeżeli jesteś twórcą kuźwa i robisz takie rzeczy, gówno stawiasz na podłodze i chcesz to sprzedać, to nie dziw się, że gracze będą się to pluli. Oczywiście znajdą się kuźwa Wisienki na torcie, którzy powiedzą: No dobrze, to jest może gówno, ale zobacz, jak ładnie opakowane. Zobacz, jak to gówno liśniak jest wypolerowane. A co, jak ty byś zrobił takie gówno, to by na pewno takie nie było, to byś pewnie zrobił takie gówno i ja zaraz spuści je w tego, nie? A tu zobacz, jest nawet nie czuć tego gówna w pokoju, nie? Tylko. O, przez te kwiatki, które powtykali, jest to bardziej znośne. Zobacz, tego gówno nie wiem bo jest przykryte papierem. Trochę tam przebija się ta wilgotność i ten, ale kuźwa, no. To... Zobacz, nie widać tego tak, że to jest gówno. Nie wiesz, że to jest gówno. Zobacz, to nie widać, na pierwszy rzut oka nie ma tego. To nie może być, nie, nie, to nie jest gówno. że tam już muchy latają, wiecie, się zwija, mrówki podbiegają. No ale kuźwa, co ty myślisz? Może tam coś, może tam coś słodkiego leży. Może to tylko wygląda jak gówno, może to jest coś słodkiego. Mówi, są tacy ludzie, kuźwa, naprawdę. Są tacy gracze, kuźwa. Nie, i to, i, i to mam mówić, że to jest odcienie szarości? Że to nie jest zero-jedynkowe? Nie, nie możesz powiedzieć, że to gówno jest zero-jedynkowe. Nie, to jest gówno, ale obrane. No i co to, to? Nie, to jest takie szaro, ciemno-szare gówno, nie? To nie jest gówno, nie? To jest szaleciutkie. To jest trochę gówno, nie? To jest przykryte gówno. Nie, no nie rozdrabniajmy się. No to jest, wiecie, to już takie to jest takie rozwadnianie wszystkiego, kuźwa. No. Nie wiem, naprawdę, kuźwa, jak jest już coś, tak? I robisz jakieś coś, coś, cokolwiek, tak? W pracy coś robisz, kuźwa. Nie wiem, ktoś ci każe coś nie wiem, posprzątać. I zrobisz to beznadziejnie. To nie jest tak, że nie masz czegoś takiego, że no dobra, no posprzątałeś, no. Ale co z tego, że posprzątałeś, jak całe te śmieci leżą w rogu pokoju, no. No, jest posprzątane. No, jest trochę posprzątane. Nie, to kurwa nie jest posprzątane. Posprzątane, to, to, posprzątane jest wtedy, kiedy zmieciesz wszystko zmiejesz kurwa kurze, wytrzesz, wypierzesz, tam, zbierzesz wszystko tego, wrzucisz do worka, wyrzucisz do śmietnika. To jest posprzątane. To jest zero-jedynkowe. A jak weźmiesz wszystkie śmieci, wrzucisz do worka, postawisz na środku pokoju, posprzątane. Nie jest posprzątane, bo kadajże worek. No, jest kurwa, jak z zaparzeniem herbatyku albo kawy. Oczynię szarości zrobienia kawy Jest to czynność, tak? Macie, o Jest kawa, nie? Jest kawa, nie? Wyobraźcie sobie, że kawa jest grą, tak? I jestem, kuźwa e, Barystą Który wydaje kawę, tak? E, I powiem tak, zrobię, dobra Zrobię wam kawę, tak? Daję wam szklaneczkę, naleję gorącej wody I wam dam, proszę, oto kawa Patrzycie e, Nie no, to jest Ciepła woda w kubku na kawę. Czyli co? To jest prawie kawa. To jest taka... O, taka bardzo... Taka odcień szarości. Taka, wiecie, to nie jest zero-jedynkowo. Nie możemy patrzeć na to zero-jedynkowo. Nie, to musimy być... To jest prawie kawa. No, no kuźwa, yy, barysta chciał zrobić kawę, no, ta kawa mu trochę nie wyszła, nie? No, jest w kubku, tak? Bardzo ładnym kubku tutaj, o, z wampirem, tak? Bardzo ładnym kubku. Woda bardzo. Do... O kurwa, gorąca. Pachnie wodą, czysta. O i woda jest czysta. Nie, no. Kurwa, starał się. No, barysta się starał. No, tak jak 7 na 10, nie? Bo kubka takiego nigdy nie znajdziesz. Tak gorącej wody to kiwię się, że ona jeszcze nie zmieniła się w parę, jest tak gorące. Kawy w niej nie ma, nie? No, ale 7 na 10, nie? Bo 10 na 10, no bo to była twórca barysty. To jest taka kawa fit, nie? No nie, kurwa. Zeryńkowo, to kurwa nie jest kawa. Czajcie, to nie jest kawa. To nie jest kuźwa gra. Jak jest niedokończona, to nie jest gra. To jest kuźwa demo. I nie ma rozwadniania tego tematu. Coś jest, albo tego nie ma. Prosta rzecz. Prosta. Nie ma gry, która jest prawie skończona. To jest niedokończona gra, czyli to nie jest gra. To, że kurwa miał twórca pomysł na to, że a se zrobię kuźwa, grę gdzie idziesz tylko postacią do przodu kuźwa, ale ładnie będzie wyglądać. Wiecie o co mi chodzi, tak? Co chcę wam przekazać tymi pięknymi słowami? Starałem się nie przeklinać, bo już zaczęłem się, wiecie, uruchamiać. Już mnie, już mnie ta. Uwaga, zerojedynkowo kawa, taka prawdziwa kawa, nie? Z kawą tutaj, zrobiona z ziaren, nie? Pobudziła mnie, nie? No ta kawa od barysy, to by poparzyła mi ryj, ale kurwa bym się, patrząc na większości graczy, bym się uśmiechał, no, no. kurwa, spaliłem sobie język, kuźwa, ale dobra kawa, bo to był zamysł twórcy. On, on robi taką kawę fit, to jest kawa, bo w kubku kawy, nie. Nie, kurwa, nie ma zero nie ma, kurwa, rozwadniania tego, nie ma odcieni szarości. Nie w grach, albo nie w czynności. Kuźwa, jak coś tworzysz, to tworzysz to do końca, nie. Połowa tworzy, to jest u mnie jak w kanale, tak? Ja nie mam filmików Kuźwa, ja już na przykład nie robię tak, że nie mam kanału już retro. To już nie jest kanał retro z rynkowo. To, to co ja teraz mam, kiedyś to był kanał retro. Teraz to już nie jest kanał retro. To nie jest prawie retro. To już po prostu nie jest kanał retro. To już są praktycznie, tak aktualnie, to już jest kanał z archiwum. Yy, kanał na archiwum st streamowe, tak? I nie mogę powiedzieć, że to już są recenzje. Mogę do tego wrócić, mogę oczywiście. Mogę to naprawić jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbardziej. No, mogę to zrobić. Ale powiem tak jak twórcy. Ale czy mi się chce? Wiecie, no odpaliłem się, kurna, no. Odpaliłem się, sorry, wybaczcie, nie. Ale się, no kurna, podpaliłem. Tyle, że wedle wydawców to nie oni zjebali, tylko gracze są ignorantami i zaczynają się szukać winnych. Tak, no. Boże, wina gracza, że gra w naszą gównianą grę i to krytykuje. No nie. Kurwa, to tak samo, jakbyś poszedł do restauracji, dostałbyś surowe mięso, powiedział, że to surowe mięso, a kucharz powie, pierdoliło cię, kurwa? Żyj to. Co ty mi tutaj... Ja ci zrobiłem surowe mięso. Wpieprzaj to, No co, kupiłeś, bierz. No. Kurwa, będzie mi tutaj... Co za beznadziejny, co za chamski klient mi tu, kuźwa. Mówi, że hamburger jest niedogotowany, dogotowany, kuwa, nie mi stąd, kuźwa, nie chcesz, to nie kupuj, kuźwa. Widzicie, o, ci klienci to są źli, kurna, o. Ci klienci tu popierdzieliło, że oni chcą, kurde, dosmażonego, yy, dosmażone mięso w hamburgerze. No, tak to wygląda. Bo trzeba docenić wizję twórców. Eee. Nie zesarajcie się. Za dużo jest niedzielnych graczy. Przyjdzie taki z roboty i on chce, e, chce grę, która sama się przechodzi, bo oni jest leniwy za i zagupi, żeby chcieć coś dobrego. No i bardzo dobrze set. Niech biorą, um, e, kupują te gry za 500 zł. Nikt tego potem nie kupi. Będą sprzedawać za 20 zł i my mądrzy gracze sobie od nich od takich właśnie niedzielnych graczy kupimy pseudogrę i tyle.